Międzynarodowy Dzień Teatru dziś, a w studiu nasz gość, dyrektor Teatru imienia Ludwika Solskiego, Rafał Balawejder. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom RDO Małopolska. Rzeczywiście, może wszystko to... Wszystkiego najlepszego. Dziękuję ogromnie i to jak usłyszałem tej piosenki, to rzeczywiście w teatrze jest tak, że możesz wszystko. To jest taka przestrzeń, gdzie, która rzeczywiście dostosowuje się do wyobrażeń, jest kreowana przez twórców i później widzowie mogą też zobaczyć wszystko. Można nawet Hamleta przenieść w 2017 rok. Można i udało się to całkiem z powodzeniem, ponieważ wczoraj była ostatnia z premier w teatrze, właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Piotr Waligórski, który wcześniej już reżyserował w Tarnowskim Teatrze, wpadł na taki pomysł, żeby ten klasyczny tekst, nie zmieniając go oczywiście, tylko adaptując na potrzeby tego spektaklu, pokazać widzom w jego wyobrażeniu, jak wyglądałby przeniesiony gdzieś tam w odległą galaktykę, gdzie jeszcze jest ludzkość i jest ta ludzkość, która mierzy się cały czas z tymi podstawowymi, elementarnymi pytaniami, które chyba każdy zadaje sobie też bardzo często, każdy rozumny człowiek zadaje sobie bardzo często, czyli jak być, skąd przyszliśmy, gdzie idziemy. Piotr Waligórski także, zresztą jest ta informacja na waszej stronie internetowej, że inspirował się w tej swojej interpretacji Hamleta także wykładami kosmologicznymi księdza profesora Hellera. Tak, bo starał się dotykać tematu absolutu i tego, jak patrzy właśnie na tę sprawę ksiądz profesor, dowodząc tego, że to wszystko też jest jakoś tam uporządkowane, co wydaje się nieprawdopodobne w liczbach. I że ta matematyka, która gdzieś tam ustala to, co dzieje się we wszechświecie, też jest właśnie odzwierciedleniem jakiegoś takiego wielkiego bytu, który jest ponad tym wszystkim. Wczoraj premiera Hamleta, ale wczoraj także wiele się działo, w związku z okolicznością święta Ludzi Teatru. Tak, 56. Międzynarodowego Dnia Teatru, na który w tym roku orędzie bardzo takie trafne i wydaje mi się napisał profesor Leszek Mądzik, którego zobaczymy u nas w jury podczas festiwalu. I mieliśmy okazję do tego, żeby po premierze, bo w sobotę był pokaz przedpremierowy, wypełniona pełna sala, wczoraj podobnież, mnóstwo gości i życzenia i nagrodziliśmy tych aktorów, te osoby, które w naszym przekonaniu w ostatnim sezonie najbardziej przyczyniają się do rozwoju naszej sceny. I to była Karolina Gipki, która zagrała mnóstwo bardzo fajnych ról właśnie w ostatnim czasie, a przecież od niedawna jest w naszym zespole. To był Piotrek Chudziak, czyli tytułowy Hamlet, bo właśnie on wykreował tę postać, a trochę wcześniej przecież zrobił Pinokia, zrobił Havla. To jest Ewa Sąsiadek, o której mówię, że jest dojrzałą damą naszej sceny, która bardzo pięknie, ci, którzy widzieli Kabaret Starszych Panów, przecież znakomity spektakl. Jest Tomek Piasecki, który też został nagrodzony za swoją, jak to mówimy, siłę spokoju i taki trzeźwy duch przynoszony zawsze do spektaklu. Ale też nie zapominamy o tych osobach, które pracują wokół sceny i tutaj można powiedzieć filar techniczny, a w praktyce kierownik techniczny naszego teatru, czyli pan Jerzy Przystupa, który od kilkudziesięciu lat pracuje w teatrze i gdzieś tam w skrytości w sobie znosi wszystkie wyzwania i fanaberie, można powiedzieć, artystów, żeby potem je zrealizować. I ci, którzy na przykład wczoraj byli na Hamlecie, to widzieli niezwykłą scenografię i bardzo piękne kostiumy. I to jest właśnie efekt koordynacji tych wszystkich prac. Nie zapominamy także o osobach, które współpracują z teatrem, bo nagrodziliśmy też Beatę Motuk, która ostatnio debiutowała u nas jako scenografka. I nastąpiła też rzecz niesamowita, bo największą chyba niespodzianką dla samej osoby nagrodzonej, bo to był Paweł Topolski, który przyznał się wczoraj, był trochę wzruszony tym, że pracuje od 25 lat dla teatru i to jest też niesamowite, 25 lat. I właśnie wczoraj go nagrodziliśmy za to, jak to mówimy, za najbardziej teatralny obiektyw fotograficzny w Tarnowie. A i zapomniałem jeszcze o pani Gosi Mikos z działu promocji i sprzedaży. Bo to naprawdę też jest ciężka praca w sensie organizowania tego widza. Co miesiąc w zasadzie do teatru przychodzi kilka tysięcy widzów. To naprawdę te ponad 1 000 000 złotych, które mamy z wpływów i 60 tysięcy widzów w całym roku. To jest niesamowita liczba. Także to trzeba też po prostu na to zapracować. A jaka to jest krzywa wznosząca się od paru lat?
Tak, tak, no to ja chcę przypomnieć, że w 2007 roku, kiedy razem z Edkiem Żyntarą, na początku Edek Żyntara przyszedł do teatru, to do teatru przychodziło tam 25-27 tysięcy widzów. Teraz w rekordowym roku to było 65 tysięcy, a tak jesteśmy koło 60 tysięcy widzów, także to naprawdę pokazuje, że jest zainteresowanie. Oczywiście też trzeba rozbudzać to umiejętne zainteresowanie, tworząc bardzo różnorodny repertuar. Jesteśmy jedynym teatrem w mieście, w związku z tym spoczywa na nas i obowiązek, żeby przygarnąć tutaj maluszki do nas, ale pokazać też coś ambitnego, pokazać też coś zabawnego. Te osoby, które były ostatnio na Disco Solskim, który naprawdę cieszy się ogromną popularnością i tam jest problem z kupieniem biletów na kolejne spektakle, więc myślę, że to wszystko idzie jakoś tam w całkiem sympatyczną stronę. No to są bardzo dobre informacje na Dzień Teatru. Wczoraj jeszcze jedna okoliczność, pożegnanie dyrektora artystycznego Jakuba Porcari. Tak, bo tak się dzieje, że 15 kwietnia upływa termin kontraktu Kubi i tak jak rozmawialiśmy wcześniej na ten temat, zresztą media też wcześniej mówiły o tym, będzie następna osoba na tym stanowisku, także ja mówiłem o tym wczoraj ze sceny, że te 3 lata pracy to jest 22 premiery. 22 premiery, co w praktyce, jeśli się odejmie miesiące wakacyjne, pokazuje, że co półtora miesiąca była nowa premiera w teatrze. To jest właśnie blisko 200 tysięcy osób w ciągu tych 3 lat, które przyszło do teatru. To jest także zaznaczenie obecności teatru w Tarnowie na przestrzeni ogólnopolskiej, bo chciałbym przypomnieć, że to jest chociażby udział w Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia w Krakowie i to, czym szczycimy się w zasadzie najbardziej, to dostrzeżenie tarnowskiego teatru w ramach jubileuszowego konkursu Klasyka Żywa w ramach 250-lecia Teatru Polskiego, kiedy nasz spektakl Grażyna w reżyserii Radka Rychcika zajął 2 miejsce. Na naprawdę to niesamowite osiągnięcie. A co więcej, naprawdę fenomenalny 2 spektakl Król w wykonaniu Matyldy Baczyńskiej, monodram słowacki, także został dostrzeżony i wyróżniony i za muzykę, i za rolę Matyldy, i za reżyserię Gosi Warsickiej. Także to naprawdę super rzecz i myślę, że to bardzo ciekawy okres dla pracy teatru te ostatnie 3 lata i rozwinięcie żagli. Myślę, że teraz jesteśmy na pełnym morzu i ten nowy kapitan, który się tutaj pojawi końcem maja, którym będzie Marcin Hycnar, ma też już bardzo fajne, rozwinięte przestrzenie do współpracy, bardzo fajny zespół, mnóstwo widza do przygarnięcia, w sensie, że jest ten widz i warto o niego się tam troszczyć, żeby dalej po prostu przychodził do teatru. Także myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym punkcie położenia. No to życzę wszystkiego dobrego raz jeszcze i proszę przekazać ukłony i gratulacje i podziękowania za pracę całoroczną wszystkim ludziom teatru, a szczególne ukłony dla wspaniałego, niezwykłego Nestora tarnowskiej sceny. A, tak, bo wczoraj jeszcze była przepiękna okoliczność. Tak się złożyło, że za niespełna 2 tygodnie swój jubileusz 90. urodzin będzie miał pan Zbyszek Kłopocki. Zwany Zbysiem. Tak, tak. Zaprosiliśmy pana Zbyszka. Na jego życzenie zresztą, wyraźne. Zaprosiliśmy wczoraj pana Zbyszka oczywiście na premierę i zrobiliśmy mu tę niespodziankę, wręczając ogromny bukiet róż. A potem churalnie cały teatr, te 300 osób, odśpiewało mu 100 lat i naprawdę, jak mówię o tym teraz, to przychodzą mnie ciarki, bo on był ogromnie wzruszony i ogromnie wzruszona była cała sala teatralna. I ja myślę, że właśnie takich emocji, tego życzmy sobie w takim dniu, że przychodźmy z dobrymi emocjami, starajmy się ciągnąć wszystko, co jest w tym mieście, raczej do góry i pomagać sobie, a nie podkładać nogi. Myślę, że to miasto wtedy stanie się jeszcze lepszym niż jest teraz. Co za piękne orędzie na Dzień Teatru, na Tarnowski Dzień Teatru, rozumiem. Dyrektor Tarnowskiej Sceny Rafał Balawejder był Państwa naszym gościem. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję ogromnie za pamięć, za te życzenia. Dziękuję.